Fantastycznie. Szanowni Państwo, zapraszam do głosu pana ministra Jana Dziedziczaka. Proszę bardzo, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie do kancelarii premiera. Przepraszam Państwa też za drobne oczekiwanie. Serdecznie witam wszystkich Państwa z panią prezes kapelanami wspaniałymi. Witam Państwa serdecznie także Państwa domu w siedzibie polskiego rządu w kancelarii premiera. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że elita naszej konserwatywnej, niepodległościowej, patriotycznej Polonii spotyka się razem. Cieszę się bardzo, że ma swoją światową strukturę, jaką jest Republika Polonii. To jest bardzo potrzebne. Bardzo ważne jest to, żeby nasi rodacy za granicą byli aktywni. Tego potrzebujemy my wszyscy i 38 milionów Polaków w Polsce i prawie 20 milionów Polaków za granicą. Istotne jest to, żebyśmy byli aktywni. Bo dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego Państwo tu przyjechali? Dlaczego Państwo się angażujecie? Dlatego, że kochacie Państwo Polskę. Że jesteście Państwo polskimi patriotami. Nawet mieszkając daleko za granicą. Zawsze powtarzam, że patriotą polskim można być wszędzie. Nie, to nie jest tylko coś zarezerwowanego dla Polaków i kraju. Polskim patriotą można być w każdym miejscu na świecie, o ile dokona się takiego wyboru. Wyboru serca, wyboru umysłu i później będzie się również tylko myśleć w ten sposób, nie tylko mówić w ten sposób, ale także działać na rzecz naszej ojczyzny. My jesteśmy tu także po to, żeby się wspólnie zastanowić, co możemy razem zrobić dla naszej Polski, dla naszej ojczyzny, która jest tak nam bliska. Ja zawsze powtarzam, że relacje między Polską a Polonią to relacje partnerskie. Polonia, a już zwłaszcza konserwatywna, niepodległościowa, patriotyczna Polonia nie jest kłopotem dla państwa polskiego, nie jest pretendentem państwa polskiego, a wiemy, że różnie wygląda w przyszłości, tylko jest naszym partnerem. Partnerem. Państwo polskie i rodacy za granicą tworzą związek oparty na partnerskich zasadach i razem działamy, razem mamy do zrealizowania projekt, który ma na imię Dobro Polski. I bardzo chciałbym Państwa poprosić, ja oczywiście mogę mówić tutaj o różnych projektach naszego rządu, o różnych programach. Cieszę się, że wszystkie nurty Polonii mają wreszcie finansowanie, bo kilka lat temu to było nie do pomyślenia, żeby na przykład móc komfortowo zorganizować takie sympozjum jak teraz, żeby patriotyczna niepodległościowa Polonia z całego świata mogła się w komfortowych warunkach spotkać. Cieszę się, że państwo polskie daje tutaj szeroki wachlarz takich narzędzi finansowych. Zachęcam Państwa do tego, żeby z naszego konkursu korzystać. Te pieniądze są dla Państwa, na Państwa działalność i zależy nam na tym, żeby taki nurt jak Państwa także mógł być beneficjentem tych środków i mógł zrobić coś wartościowego. Pieniądze są na działalność organizacyjną, są na media polonijne, są na wydarzenia w Państwa krajach, wydarzenia w Polsce związane z Polonią. Są wreszcie nowe kierunki, zupełnie nowe, stworzone od zera, takie jak wspólne działanie na rzecz dobrego imienia Polski. Traktujemy Was jako ważnego partnera w tej dziedzinie. Razem z Wami, razem z tą 20-milionową armią naszych rodaków, jak brzmi błękitną armią XXI wieku, walczymy o dobre imię Polski. Budujemy postawę bycia polskim ambasadorem poza granicami kraju. Uczymy się, jak to zrobić. Jest stworzone specjalne narzędzie finansowe, żeby wspierać takie inicjatywy. Trzeba tylko pomysł i oczywiście dobrze napisać wniosek. Oczywiście jest wielka batalia o również reparacje, odszkodowania ze strony Niemiec. Tu także wspólnie z Polonią chcemy tą wielką światową operację przeprowadzić. Szanowni Państwo, to jest tak, że przed nami jest bardzo wiele wyzwań. Żyjemy w czasach skomplikowanych. Mam tu na myśli oczywiście tą agresję.
agresję przy naszych granicach, agresję Rosji na Ukrainę i realne zagrożenie, jaką wywołuje ta agresja na nasz kraj. Pamiętajmy, i to trzeba powiedzieć jednoznacznie, drodzy Państwo, że gdyby Ukraina padła, my jesteśmy następni. My jesteśmy następni i nie mieliśmy tutaj żadnych złudzeń. Jak Państwo pamiętacie, sprzed półtora roku, z lutego, marca 2022 roku, plan rosyjski, plan Putina był taki, że Ukraina miała paść w ciągu 2 dni. Już był szykowany Janukowicz, na kółko, taki majątkowy prezydent. Tam prezydent Ukrainy wraz z rządem robili filmiki i uciekliśmy. Pamiętamy to wszystko, prawda? To było bardzo ważne. Tu powinniśmy opatrzności dziękować, że Ukraina nie padła te 3 dni, tak jak Rosjanie planowali. Dlaczego? Dlatego, że po prostu my byliśmy następni. Takie prawdopodobnie były plany Władimira Putina i imperialistycznej Rosji. Słyszeliśmy i pamiętamy słowa z 2008 roku pana prezydenta Kaczyńskiego. On wtedy na wiecu w Tbilisi, kiedy zatrzymał wojnę Gruzji, co mu oczywiście zapamiętano i co się skończyło w kwietniu 2010 roku nieszczęściem, ale mówił wtedy bardzo mądrze i słusznie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pierwsze kraje bałtyckie, a kiedyś przyjdzie czas na Ukrainę Polskę. Otóż prawdopodobnie nastąpiła nawet modyfikacja. Mianowicie była Gruzja, jest Ukraina, a następnym krajem już miał być bezpośrednio Polska. Skąd to wnioskujemy? Wnioskujemy to jakby z wydarzeń geopolitycznych. Źródła są dostępne w mediach. Ja nie czytałem żadnych tajnych akt związanych z tą sprawą, od razu to zaznaczam. Powinienem o tym mówić, ale nie czytałem, więc mogę zrobić przypuszczenia swobodnie, jak to wszystko wygląda. Drodzy Państwo, pamiętamy marzec 2022, kilka tygodni po rozpoczęciu tej fazy inwazji, tej głównej wojny. Przypominam, że 2014 roku, ale mówię oczywiście o tym najbardziej nowym mechanizmie. Co się dzieje z Polską? Jak wiemy, właśnie Ukraina miała paść w ciągu kilku dni. Znane są wypowiedzi ambasadora Ukrainy w Niemczech, który mówił, że przez pierwsze kilka dni w ogóle nikt się z nim nie chciał spotykać, bo Niemcy mówili: panie, nie ma już o czym rozmawiać, was już nie ma. Więc takie były nastroje. Przyjeżdżają do Polski najważniejsi politycy świata. Przyjeżdża sekretarz stanu amerykański, Antony Blinken. Kilka tygodni później przyjeżdża Lloyd Austin, sekretarz obrony, czyli minister spraw zagranicznych, minister obrony. Znów mija kilka tygodni, przyjeżdża pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. Znów mija kilka tygodni, przyjeżdża prezydent Biden. Co się dzieje? Przecież wiemy, że relacje były, no powiedziałbym, nie tak gorące, jak być powinny. W Ameryce jest lewicowy rząd, w Polsce konserwatywny. Jak to piszą niektóre media na Zachodzie, nacjonalistyczno-katolicki reżim, tak o nas piszą, co też jest pewnym zadaniem dla nas, żeby jednak postować, no ale tak ci korespondenci światowych mediów najczęściej związani ze środowiskiem Gazety Wyborczej przedstawiają nasze kraje, to się nie bierze z niczego, to się bierze po prostu z pewnego środowiska ludzi, które tworzą Polskę, ale więc chemii nie było, politycznej takiej rywalizacji idei międzypartyjnej, ale oczywiście sojusz polsko-amerykański to sojusz na bardzo silnych podstawach, bardzo silnych fundamentach i oczywiście jak przychodzi realne zagrożenie i tu przechodzę do sedna, że chyba przyszło, to się odkłada spory bieżące i drodzy Państwo, czy to jest Was, pamiętam, wszyscy siedzimy w sytuacji międzynarodową politykę, żeby do Polski w ciągu tygodnia czy 2 tygodni 4 najważniejszych polityków Stanów Zjednoczonych przyjechało. I co to oznacza? Co my powinniśmy wyczytać między wierszami jako obserwatorzy sceny politycznej? To oznacza, że Amerykanie, to jest moja opinia, musieli
swoich danych wiadomości przeczytać coś przerażającego o planach gminy. Musieli mieć świadomość, że Putin realnie planuje militarną, fizyczną agresję na Polskę, kiedy, jak sobie to Putin planował, na szczęście się nie udało, Ukraina szykowała. Takie były plany, taka była stawka. Przyjeżdżają ci politycy i mówią, nie oddamy żadnego skrawka Polski, nawet sobie tam, nawet nie myślimy, tak, panie Putin, co o tych planach, tak? Które, jak do mnie mam ja, tak, musieli oni po prostu z dobrego, przynajmniej tam świetny wywiad, z dobrych danych wywiadowczych się dowiedzieć, tak? Więc to pokazuje, co to nam mówi, to pokazuje, jakie były realne plany Putina. Jak blisko teraz sobie siedzimy w kancelarii premiera, państwo odwiedzili nas, z czego się cieszymy. Mamy złotą polską jesień, prawda, jest przepięknie, cieszymy się. Ale byliśmy o włos od realnej, militarnej agresji na nasz kraj. Nigdy od 1939 roku nie byliśmy tak blisko agresji, fizycznej, militarnej agresji na nasz kraj. Oni naprawdę chcieli to skończyć. Oczywiście bardzo drugi przykład. Jak wiemy, Szwecja i Finlandia wyraziły chęć wejścia do NATO, tak? No to znów Szwecja i Finlandia to synonim krajów neutralnych w Europie. W czasie II wojny światowej Szwecja słynęła ze swojej bardzo korzystnej już na to kraju, z swojego statusu kraju neutralnego. To jest bardzo korzystny dla niego kraj. Co się dzieje? Szwecja i Finlandia, tak, w ostatnich miesiącach, niemal w panice, tak, ale w sposób nagły naciska, żeby natychmiast przyjąć te kraje do Paktu Północnoatlantyckiego. Co się stało, że te kraje zdecydowały się tak nagle jeszcze porzucić bardzo komfortowy, wygodny, korzystny finansowo, politycznie status państwa neutralnego? Po prostu, i jeszcze co ciekawe, w obu tych krajach, tam nie ma opozycji totalnej antypolskiej, w obu tych krajach wszystkie ugrupowania natychmiast poparły rządy po jakichś wizytach w kancelariach mijanych. Co musieli liderzy Szwecji i Finlandii przeczytać w swoich materiałach wywiadowczych, że na ten krok, jeszcze w tak pilnym trybie, niespotykanym policji zagranicznej, się zdecydowali. To pokazuje, jak sytuacja jest poważna. To pokazuje, znów przypuszczam, że naprawdę przeczytali, że Putin zamierza fizycznie te kraje zaatakować. A zobaczcie, to już jest wojna światowa. Jeżeli tu się atak na Polskę, na Finlandię, na Szwecję, sytuacja jest bardzo poważna. I dlatego to jest też nasze super istotne zadanie dla rodaków na świecie zaangażowanych w sprawę Polskę, kochających Polskę, pragnących dla niej bezpieczeństwa. Musimy we wszystkich tych krajach, w których państwo jesteście, mówić o prawdziwym obliczu imperialnej Rosji. Kim jest Władimir Putin? Jak wygląda dzisiaj wojna na Ukrainie? I ja wiem, że bywa różnie. Państwo mnie znacie, ja przez lata byłem zaangażowany w walkę o pamięć o budownictwie na Wyniu, w Hucie Pieniackiej, ale tutaj pani Renata Zdata, czy to kiedyś to mówiłem, ale tutaj cytując Broniewskiego, prawda, ten fragment zwiększa bardzo na broń. Są w ojczyźnie rachunki krzyw, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Jakby powinniśmy się domagać, prawda, tutaj nie można być naiwnym i trzeba te sprawy stawiać jasno, ale też powinniśmy walczyć o bezpieczeństwo Polski, mówiąc prawdę o Federacji Rosyjskiej. To jednak jest też nasza wina, dlatego że my jesteśmy następni. I musimy mieć tego świadomość. Dlatego mówmy o tym, jak wygląda imperialna Rosja, jak wygląda tam życie, stosunek do praw człowieka. Mówmy, jak wygląda wojna na Ukrainie, w tych zbrodniach, w Buczy, w różnych innych miejscach, że to się dzieje dzisiaj w sercu Europy. Mówmy też o tym, jak wyglądała historia Europy. Przecież Hitlera można było w 20 latach zatrzymać 20 policjantami. Tak? W latach 30 potrzebowaliśmy powiedzmy 500 policjantów, żeby zatrzymać ten pochód Hitlera. A później skończyło się 50 milionów.
zabity. Poświadczył, poświat pozwala na kolejne kroki. Mentalność bandyty jest taka, że jak mu ustępujemy, to jego to tylko zachęca i napędza do następnej agresji. Dlatego musimy go zatrzymać na Ukrainie. Nie możemy ustąpić, nie możemy w żadnym wypadku wrócić do tego mechanizmu business as usual. Niektóre ludzie na Zachodzie, Państwo wiecie to lepiej ode mnie, tam mieszkacie, prawda? Pragnęłyby tego, żeby już zakończmy wojnę, już jak masz tam zawieszenie broni, a my wracamy do biznesu, ściągamy surowce, nie wiem, tam, prawda? Te Państwo kiwają, bo znamy ten mechanizm. Więc bardzo ważne jest to, żeby właśnie żebyśmy byli aktywni i żebyśmy w języku kraju, w którym Państwo jesteście, w sposób zrozumiały dla Państwa sąsiadów, nie Polaków, tak, tylko dla odpowiednio dla francuskich, niemieckich, amerykańskich sąsiadów, brazylijskich, tłumaczyć, jak to wygląda. Oczywiście trzeba wszystko sprytnie robić w sposób taki zrozumiały, bo pewnie Brazylijczycy będą mieli bardziej skojarzenia z imperializmem amerykańskim. Trzeba używać różnych oczywiście mechanizmów. Ale to już Państwo wiecie lepiej ode mnie, jak dotrze do mentalności mieszkańca w Waszym kraju. I to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Nie? Rosja to kraj, gdzie nie ma żadnej niezależnej opinii na telewizji, żadnej niezależnej opinii na stacji radiowej, gdzie zginęło co najmniej 200 dziennikarzy, nie zostało pobitych czy wyrzuconych z tego, są zamordowani. Tak? I to jest coś bardzo istotnego. No, kolejna rzecz, którą musimy wspólnie zrobić i o którą bardzo Państwa prosimy, no, to jest też walka o dobre imię Polski. Poczynając od historii, o walkę z tymi kłamliwymi antypolskimi stereotypami, że rzekomo jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust, czy rzekomo polskie obozy śmierci i tak dalej, to my musimy nie tylko nie być sami wierni, jeśli chodzi o ten temat, ale musimy wpływać na innych naszych rodaków za granicą, z którymi Państwo żyją, żeby otworzyć silne lobby, żeby każdy, czy to indywidualnie, czy organizacyjnie, czuł się odpowiedzialny za to, żeby te wszystkie stereotypy wytrącać. Ostatnio też mamy ataki, film Kamień, Zielona Granica, prawda, gdzie potworowie albo jak się przedstawia jako potworów, my musimy tutaj przeciwdziałać, a no, przeciwnicy są silni. Nagroda specjalna w Wenecji, teraz o zgrozę pokaz w Watykanie tego filmu i tak dalej, nie jest tutaj dobrze, więc naprawdę trzeba docierać do bardzo wielu środowisk. Też no, ktoś mówi, że w Polsce nie ma demokracji, stawia znak równości z Pekinem czy Łukaszenką, no po prostu nie wie, o czym mówi. Trzeba nie oburzać się, tylko na spokojnie. Czy znacie jakiegoś zabitego dziennikarza? Czy wiecie, ile jest w krytycznym wobec rządu stacji radiowych, to większość? I tak dalej, i tak dalej. No to jest, tych przykładów jest bardzo dużo. Cieszę się, że są media publiczne, bo one z trudem nadrabiają uwagę. Tak? Media publiczne są przychylne rządowi. Ale ja zawsze mówię, że to jest gra o co? O to, żeby nas traktowano podmiotowo, jako odbiorców mediów. Bo jak było przed 2015 rokiem, kiedy wieczorem siadałem, jak każdy Polak, do wieczornych serwisów telewizyjnych, oglądałem 18.50 wydarzenia, na Polsacie 19 fakty, 19.30 wiadomości, to te wszystkie trzy stacje mówiły identycznie. Tak jak dzisiaj fakty, to my, tak wyglądały wydarzenia, tak wyglądały fakty, tak wyglądały wiadomości. W wiadomościach prezenterem był, nie wiem, pan Kraśko, czy pan Wysocka-Szmek, czy to są ludzie z wiadomości, tak? Z wiadomości zarządu. Wtedy rozumiem, te media były obiektywne, a teraz jest zamościnko. Co jest teraz? Jak się traktuje Polaków teraz, jeśli chodzi o bycie odbiorcą mediów? No więc siadam o 18.50, widzę fakty, widzę wydarzenia. Nie wiem, ciekawe przedstawienie naszych wydarzeń w kraju. Potem seans nienawiści o godzinie 19, czyli fakty. Wszystko jest źle, Polska upada i tak dalej. Najgorsze jak się da. A potem 19.30 wiadomości, których już nie może nazwać seansem nienawiści wobec rządu. Tak? Ale co to oznacza dla mnie jako odbiorcy? Mam trzy punkty widzenia. Trzy
informacji. Trzy rodzaje. W jednym pokazują zalety rządu na wadę opozycji, w drugim pokazują zalety opozycji i rzekome wady rządu i tak dalej. Ale ja jako odbiorca mam możliwość zapoznania się z pełną paletą informacji. One do mnie dochodzą. Potem ja autonomicznie podejmuję decyzję, kto ma rację. Bo docierają do mnie pełna gama informacji. Dlatego chcę jako odbiorca. Myślę, że każdy powinien chcieć. Dlaczego oni protestują? Bo oni by chcieli, to zresztą pani Agnieszka Holand kilka lat temu powiedziała, że chcemy, żeby było tak, jak było przed 2015, żeby ta elita transformacji rządziła monopol również informacyjny tego środowiska gazety wyborczej. Co jest uczciwsze wobec odbiorcy? Danie mu pełnej palety informacji, żeby się dowiedział wszystkiego i sam sobie wybrał, kto ma rację, a kto nie. Czy tak jak chcieli oni i tak jak było przy Józefie, wszystkie media mówią tak samo, tylko po jednej linii. No. Czy to jest zawłaszczenie mediów? No nie powiedział. Właśnie to jest misja mediów publicznych, żeby dać wszystkim pluralistyczne spojrzenie. Drodzy Państwo, więc brakuje wspólnie dobrego imienia Polski. Budujmy propolski lobbying wszędzie tam, gdzie Państwo jesteście. Organizujcie się Państwo, naciskajcie na rządzących w Waszych krajach. Większość z Państwa tu obecnych jesteście obywatelami krajów, w których żyjecie. Niech oni się liczą z głosami Polaków. Bo w wielu krajach, które tutaj Państwo reprezentują, jest bardzo dużo obywateli tego kraju polskiego pochodzenia. Twórzmy siłę. Niech politycy, czy prawicy, czy lewicy w tych krajach, w których Państwo żyjecie, martwią się, co na to mój polski elektorat, mój kolonijny elektorat. Czy podejmują zdecydowanie i to wtedy zwiększa prawdopodobieństwo, że taki polityk podejmie korzystne dla sprawy polskiej decyzje, na przykład wyśle wojska do Polski w przypadku, gdyby coś złego się działo, będzie bronił Polski i tak dalej. Jak Państwo stworzycie takie lobby, że będzie musiał się tłumaczyć, czy to w skali kraju, czy w poszczególnych okręgach wyborczych, jaki był sukces drugiej połowy 90. lat, kiedy Polska weszła do NATO. Pamiętacie Państwo, NATO to jest, jak to mówią, klasyka gatunku, prawda? Wspaniała robota Kongresu Kolonii Amerykańskiej zarządzanego przez pana Moskala, nieodżałowanego o świętej pamięci. Senat amerykański się wahał, czy Polskę przyjąć do NATO, czy nie, bo się bał tam agentury jeszcze komunistycznej, że dostęp wejście do NATO, to jest też dostęp do wszystkich innych informacji paktu wojskowego. Bano się, były wątpliwości i Senat był przeciwko. I ówczesna amerykańska kolonia ruszyła szturmować Senatu. Ale tu nie chodziło o jakieś apele w polonijnych gazetach, tylko po prostu Polacy się tak zorganizowali, że okręg wyborczy po okręgu wyborczym, biuro senatorskie w danym stanie jedno, drugie, przed każdym były manifestacje, nacisk, prawie senatorze ze stanu Kentucky. Jaka jest pana opinia? Czy Polska powinna wejść do NATO? I drugi senator, na głosu po dwa wstanie, po dwóch wstaniach jest, tak? I się robi to. Tak? Pamiętam rozmowę z panią prezes, prawda? Jeśli w Pensylwanii mieszka 500 tysięcy osób polskiego pochodzenia, naszych rodaków, to, a jest to swing state, niewątpliwie, to kraj idzie o to, żeby po prostu i politycy w tym stanie, i sztabowcy w wyborach prezydenckich mając się, bo jakby Chicago, to wiadomo, że podkreślamy osiołka, to jest tak, stan demokratyczny. Ale właśnie jak się to rozpisze w kluczowe prawda Florida, Massachusetts i tak dalej, i tam wydobędziemy Polaków, to wtedy oni po prostu mają, wyrastają na osobę. Znaczy, siódma ustawa do 16 roku. Części z Państwa już ten przykład mówiłem, a to nie jest żadna tajemnica, więc mogę o tym mówić publicznie. I w pierwszej rozmowie, która nastąpiła niemal po wyborach, od razu w nocy po wyborach, prezydenta Trumpa z polskim prezydentem, ten Dudą, prezydent Trump bardzo długo dziękował za głosy amerykańskich Polaków. Potem panowie się spotkali raz 10 razy, bo takie były stosunki. I za każdym razem amerykański prezydent dziękował za głosy.
że przynajmniej dwa stany, wiemy, że tam Polaków, tak jak oni rywali w tych stanach, wziął dzięki głosom Polaków. Tak? Polaków republikańskich. I tak się robi polityka. Tak robią inne mniejszości w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ogóle w innych krajach. Tak? Państwo też to doskonale wiecie. Więc to jest oczywiście tak, że to, że rośniecie w oczach polityków, opinii publicznej, jesteście Państwo zorganizowani, że można też przewalczyć różne korzystne rozwiązania dla samej kolonii, czy dla naszego symbolicznej ulica Kościuszki, ulica Kopernika i tak dalej, i tak dalej. To ta polityka symboliczna, czy przewalczyć dofinansowanie z władz centralnych, czy samorządowych, numerów języka polskiego. To jest coś, co właśnie się wiąże z polskim rolnikiem. Trzecia rzecz, aha, i jeszcze jedna rzecz. Bardzo nam w Polsce zależy na aktywności politycznej naszych kolonów. Ale w krajach, w których Państwo jesteście, to jest bardzo istotne, że wśród polskich parlamentarzystów, bo na to jako Polacy zasługujemy. Mamy parlamentarzystów na Litwie, mamy parlamentarzystów w Kanadzie, mamy parlamentarzystów w Wielkiej Brytanii, mamy parlamentarzystów na Węgrzech czy w Rumunii, ale tutaj uważamy, że mamy absolutnie potencjał, żeby przynajmniej w kilku innych ważnych krajach mieć swoją reprezentację ludzi, którzy będą naprawdę życzliwie wobec Polski postępować. W Austrii mamy fajnie, co. Także, drodzy Państwo, ale skoro przy wyborach jesteśmy, to oczywiście w ramach tego partnerskiego traktowania chcę też mocno powiedzieć, że mamy sytuację bez precedensu i Państwo w tej sytuacji bez precedensu zagraliście główną pozytywną rolę. Mianowicie zdecydowaliśmy się zaproponować środowisku polonijnemu, światowemu, aby wyłoniło swojego kandydata w wyborach w Polsce. Mianowicie, jak Państwo wiecie, 4 lata temu wybory do Senatu kandydował profesor Marek Lewicki. Wspaniały człowiek, szanowany na całym świecie, ale niestety sytuacja polityczna w Polsce jest taka, że w tym okręgu warszawsko-polonijnym jest hegemonia Platformy. Żebyśmy czasem nie myśleli, że hegemonia Platformy jest i w Warszawie, i wśród Polaków. Też wygrywała Platforma. Nie głównie dzięki głosom tzw. tej nowej Polonii, tak? Tej, która wyjechała po akcesyjnej migracji. Myśmy odnieśli sukces jako rząd w ciągu tych ostatnich 8 lat, bo doprowadziliśmy do tego, że Polacy przestali wyjeżdżać z Polski. Pierwszy raz w kilkusetek lat Polacy nie wyjeżdżają z Polski. Zatrzymali się na migrację. Wiem, że ona była ogromna, że 20 milionów Polaków za granicą skąd się wzięło, tak? Bo zatrzymali się, bo nie tylko nie wyjeżdżają, ale bilans bezwzględny w ciągu ostatnich kilku lat wróciło do Polski, tylko zawsze wróciło 400 tysięcy mieszkańców. Pięknie. To jest nasz wielki sukces i bardzo się z tego cieszymy. To są często ludzie młodzi, ludzie w średnim wieku, więc to ich dzieci będą dorastać w Polsce i to jest coś bardzo korzystnego. No, ostatnie kilka lat nasz rząd. I teraz dlaczego wrócili? Dlatego, że mieli możliwość, bo Polska stworzyła szereg warunków socjalnych. Te programy 500+, za chwilę 800+, prawka 300+, kredyt mieszkaniowy 2%, co nareszcie młodzi ludzie naprawdę średnio zarabiający, nawet średnio z minusem, mają możliwość zakupu mieszkania. A myśmy przeanalizowali, dlaczego ten eksodus, te kilka, 2 miliony obywateli, dlaczego straciliśmy zarządów PO właśnie przez te 8 lat. Odpowiedzi respondentów były następujące. Brak perspektywy na pracę, brak perspektywy na mieszkanie. Dwie proste rzeczy. Ale kto wrócił teraz? Bo jak doskonale Państwo wiecie, znów mówię do ludzi, którzy
którzy mogliby dużo ciekawiej zobaczyć ten wykład, ale jaka jest psychologiczna bariera pozostania za granicą? Psychologiczna bariera specjalistów od migracji mówi o 5 latach. Po 5 latach za granicą już bardzo trudno jest wrócić do Polski, czy do Polski. To jest uniwersalna zasada, uniwersalna analiza. A niestety nasi rodacze innowacji byli już. Więc kto wróci? Wróci na pewno będzie zdeterminowany, jeśli chodzi o sprawy patriotyczne polskiej bazy, czyli żyć, mieszkać w Polsce, by dzieci były w Polsce. Druga rzecz to oczywiście ludzie w silnych więzach rodzinnych. To znaczy tęsknili ze swoimi rodzicami, podkreślam, to mówimy o ludziach 30-40-letnich, którzy rodzice żyją, już są troszkę starsi, więc tym bardziej czują obowiązek opieki nad rodzicami, tęsknili za rodzeństwem swoim, no krótko mówiąc, te więzi były silne. No i trzecia rzecz, to może Państwa zdziwi, a może właśnie nie, bardzo cenię sobie wolność ubezpieczycieli w Polsce. To znaczy, naszym wielkim kapitałem, jeśli chodzi o jakość życia w Polsce, jest to, że my jesteśmy krajem całkowicie wolnym, o wolnej debacie publicznej. To znaczy, że ja mogę powiedzieć, że jestem przeciwko temu, żeby pary homoseksualne adoptowały dzieci. Jestem w polityce, nikt mnie nie wyrzuca, nikt mnie nie zaszczuje, nikt mnie nie skreśli z listy partyjnych na dole. W Polsce to wolno powiedzieć. Można polemizować, można dyskutować. Jakaś osoba z lewicy, że to jest świetny pomysł, a ja wtedy mówię o faktach, mówię o tym, jaki tam jest psychologiczny dziecka w takich związkach, jaki jest procent przemocy w związkach takich, a w związkach takich można swobodnie dyskutować o faktach. W wielu krajach zachodniej Europy po prostu jest zakazane. Nie wolno, tak? Znaczy jest tak, czy nie jest tak? Jest tak, tak. Nie wolno nawet rozmawiać o tym. To jest dogmat. Kiedyś było chrześcijaństwo, a teraz są dwie religie, LGBT i globalne ciemne. I tu nie wolno rozmawiać, czy jest religia, czy jest Boże, tak? Nie wolno rozmawiać. Nie wolno nawet dyskutować o żadnych. Zakaz nie wolno. W Polsce wolno. To jest coś, co ludzie sobie bardzo cenią. I druga rzecz to jest osobiste bezpieczeństwo. To znaczy, jak ja namawiam rodaków, na przykład na to, żeby wysłali swoje dzieci na studia polskie, to jednym z argumentów, bo za to, że studia są tanie, że syn, córka ma się tą polskością w czasie tych studiów, że to są dobre studia, że nasi informatycy wygrywają światowe olimpiady, nasi lekarze są szanowani na całym świecie. No nie muszę Waszej drogi wykonywać, bo wszyscy to wiemy. Ale mówię na przykład, że właśnie o jakości życia w Polsce, tylko cena akademika, jakieś tam studia dziwne, cena piwa i tak dalej. Życie, tak? Młode życie. Ale na przykład jak ja opowiem, moja córka, ładna blondynka 20-letnia, będzie mogła po przedstawieniu teatralnym o 22, jaką się skończy w dużym mieście, wsiąść sama do tramwaju i wrócić do akademika. To wielu naszych rozmówców nie wierzy, bo w tych miastach jest to niemożliwe. Tak, żeby ładna, samotna kobieta mogła o 22 jeździć i spacerować po różnych miastach i tak dalej. To jest też ten komfort życia w Polsce. Zachęcam Państwa do tego, żebyście wieczorem, jest jeszcze ładna pogoda, wyszli na spacer i po prostu podglądali, jak żyją ludzie, jak wygląda z ulica. Czy Państwo będziecie czuli niepokój, strach? Nie ma. To jest coś szczególnie ważnego. Nie zapomnę już rozmów z Brazylii, tak? Kiedy każdy Polak ma jakieś doświadczenie, że zna kogoś, komu się włama jego samochodu. Kogoś tam znam, komu w tramwaju z portfela nie wiem, to nie spotkało, może kać, ale znam taką sytuację tam z rodziny, też została. Natomiast są kraje, gdzie każdy ma jakieś doświadczenie życia przy tego noża przyłożonego do szyi, tak? A nie tylko ja znam kogoś, kogo kradli kieszonkowce, a w tych krajach znają kogoś, kogo zabili, tak? To są te jakościowe różnice, bo pamiętajmy, drodzy Państwo,
Zachodu szeroko rozumianego, czy Zachodniej Europy, czy Stanów Zjednoczonych, panowie. Jakość życia to nie są tylko pieniądze w portfelu. Tak? Jakość życia to jest coś znacznie szerszego. Jakość życia to jest dostępność do szkoły, co w Polsce jest. To są dobre szkoły za darmo, dobre uczelnie za darmo. I tak naprawdę, jak młody człowiek w Polsce jest pracowity, ma charakter i jest zdolny, to może mieć z biednej rodziny do profesjonalizmu, z biednej rodziny do prezydenta, tak? I tak dalej. To jest wielki kapitał w Polsce. Nie ma, w Polsce nie ma klas zróżnicowanych, klasowego i tak dalej. Szanse są równie, to jest fenomenalne. To jest dobra edukacja, jest dostęp do służby zdrowia, jesteś bogaty, jesteś biedny, jak masz jakieś tam potrzeby przeszczepu serca, czy podstawowe czynności, które są poważne, wątpliwe. Czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, będziesz operowany, będą ci szukać jawcy serca i tak dalej. To jest właśnie taka służba zdrowia. No i właśnie to bezpieczeństwo, które jest fenomenalne. Ale to jest wiele innych aspektów. Jedna z najniższych wskaźników przemocy wobec kobiet. Jeden z najniższych wskaźników zróżnicowanych pensjach między paniami i panami. To wszystko jest w Polsce. Nas to, które będą przyłączać na to, to my możemy naprawdę w każdym z tych zakresów pouczać innych. Tak. Więc drodzy Państwo, to jest nasz fenomen. I niestety, jeśli chodzi o Senat, nie mamy szans w tym okręgu warszawsko-poznańskim, ale długo rozmawialiśmy nad tym, żeby była możliwość głosu Polonii w tym wyborach, jeśli chodzi o Sejm. Stąd też pojawiło się na pytanie, najpierw analizowaliśmy, ile głosów jest potrzebne do tego, żeby osoba w okręgu warszawsko-poznańskim mogła zdobyć mandat poselski. To się oczywiście zmienia z każdymi wyborami, ale jeśli chodzi o te dwie największe partie w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, to z reguły to jest kilka do kilkunastu tysięcy głosów. Były takie wybory, gdzie trzeba było 1000 głosów, ale to już minęło. Długo było chyba w 2001 był 1000, w 2005, 7 i 11 to było 3-5 tysięcy. Teraz już jest troszkę więcej, chyba 12 tysięcy potrzebne, może 15 jest zakładka, ale żeby zdobyć mandat poselski. Wystarczy, że Polonia świata zagłosuje, 15 tysięcy osób zagłosuje na kandydata polonijnego, to on będzie posłem w polskim parlamencie. I teraz jak go wyłonić? Ja postanowiłem, że po prostu zaufam Państwu organizacji, że Wy będziecie tutaj naszym partnerem. Czyli Światowa Organizacja Polonii Niepodległościowej, Patriotycznej i Chrześcijańskiej po prostu w swojej roli wyłoniła kandydata, który kandyduje, zaproponował, to dobry pomysł mi się wydarzył, zastanowywał, z 20 miejsca, czyli reprezentuje 20 miejsc. Tym kandydatem jest tutaj obecny znany Adam Gajkowski. I bardzo się cieszę, że Adam Gajkowski podjął to wyzwanie, a że Państwo postanowiliście zrobić coś z nami. To jest próba. To jest wielkie wyzwanie, ale to jest coś, co ja bardzo cenię. Po prostu robimy, a nie tylko mówimy. Ja przestrzegam wszystkich rodaków za granicą, rodaków krajów też, bo nie ma dyskryminacji wszystkich, co jest naszym wielkim niebezpieczeństwem przeciwnikiem. Syndrom krokodylu. Znamy to? Znamy. Krokodyl. Wielka paszcza do mówienia i małe łapki do robienia. Tak? Więc po prostu chodzi o to, żebyśmy ruszyli do działania i podejmując to wyzwanie, że Adam Gajkowski kandyduje w tych wyborach, czyli nie tylko nasze kamy, skujemy i tak dalej, tylko po prostu podjęliśmy wyzwanie. I ja bardzo Państwa proszę, żeby Państwo się zmobilizowali w swoich krajach. To nie chodzi o to, żebyście Państwo tu obecnie głosowali, bo to jest spokojnie, tylko chodzi o to, żeby informacje o tym, że jest ten precedens i jest kandydat wyłoniony i gremium polonijny na listach do Sejmu i naprawdę mandat jest namacalny, bo to nie jest prawda,
15 tysięcy głosów i będzie poseł polonijny. To jest wyzwanie, to jest też odpowiedzialność. Też odpowiedzialność, że ten kandydat zdobędzie bardzo mało głosów, powiedzą, co to za organizacja tej polonii. Tak? Więc też podjęliście Państwo wyzwanie, no to teraz trzeba naprawdę się zmobilizować. Jeszcze raz, ja apeluję, żebyście Państwo po prostu w krajach, w których jesteście, o tym bardzo intensywnie mówili, bo moja intencja jest taka, nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzicie, że kandydat obiektywnie jest dobry, naprawdę dobry, zna problemy Polonii, jest w zarządzie Stowarzyszenia Światowego Republika Polonia, jest liderem środowiska polskiego w Australii, piękna karta antykomunistyczna, nic nie uwikłane, bardzo dzielny w tamtych czasach, które wymagały szczególnego zaangażowania i odwagi. Jakie jest nasze niebezpieczeństwo? Moim zdaniem, że nasi głosujący rodacy się nie dowiedzą o tym, że się nie większe i jest ta informacja. I że mając dobre intencje, na przykład tam zapisują na jedynkę czy coś przysłowiowo, nie będą wiedzieli o tej bezprecedensowej szansy. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo się zmobilizowali w swoich krajach i o tym opowiadali. To udostępniali na Facebooku, żebyście Państwo dotarli do mediów polonijnych w Waszych krajach, żeby media polonijne o tym napisały. Omówmy się w politykę, nie angażujemy. Chwileczkę, jest jakiś kandydat, jakiś kandydat. Tylko to jest uważam taki pierwszy w historii kandydat wyłoniony przez Polonię, jako propozycję, żeby był reprezentantem Polonii. Tak więc naprawdę jest to atrakcyjne, także dla mediów polonijnych, chyba że są jakieś zacietrzymane. To jest taka, jeśli nawet nie chodzi o to, że są po naszej, ale że są neutralne, to powinny, jeśli będą uczciwe, to o tym napisać. Więc bardzo Państwa też proszę o tą mobilizację, bo to jest i stawka, jeśli chodzi o pozycję Polonii, to jest też stawka do wyborów, jest pozycja naszego Stowarzyszenia Polonia Polonii w świecie Polski, bo jak się projekt uda, co bierze, ja będę głosował na pana Nowakowskiego oraz mówię, choć mam wielu przyjaciół na innych miejscach, listy warszawsko-polonijnej i dobrych kandydatów, ale uczałem tych wyborów, ja tego wyboru dokonuję i przy 20 postawię krzyżyk, to sukces namacalny, realny, jeszcze raz to podkreślę, zaledwie 15 tysięcy głosów. Bezprecedensowo wzmocni Państwa organizację, zbuduje jej markę. Będziecie poważani w całym środowisku polonijnym, będziecie realną organizacją światową w środowisku polonijnym. Tą organizacją, która pierwszy raz w historii wprowadziła posła do polskiego parlamentu. Natomiast, ale może być tak, że będzie 5000 głosów. A kandydat dobry i o co chodzi, to będzie desygnat słabości, więc naprawdę sami tuż podjęliście wyzwanie, szacunek, bardzo dobrze zrobiliście, ale to jest wysoka stawka. To jest wysoka stawka, więc gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby się mogli zobaczyć. Także drodzy Państwo, o przekazywaniu polskości w języku polskim w rodzinach, pozwólcie, że już tu będę mówił, mówię to do ludzi, którzy doskonale rozumieją, ale też proszę o tym pamiętać. I jeszcze raz dziękuję za wizytę w kancelarii premiera i bardzo się cieszę, że do tego ważnego, potrzebnego spotkania doszło. Dziękuję Państwu bardzo. Panią Marię Szonek-Miendę, prezes Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia. Proszę bardzo. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo Dyrektorzy, jak również cały zespół Biura Polonijnego, do współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość dzisiejszego spotkania w tak szanownych murach Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, za umożliwienie nam zwiedzenia tego historycznego, ważnego gmachu. A i
właśnie za poświęcenie nam czasu w czasie tak bardzo newralgicznym szczytu kampanii wyborczej. Także doceniamy i bardzo serdecznie dziękujemy. Jednocześnie chciałam bardzo podziękować za program polonijny, za dofinansowanie programu polonijnego, który umożliwia nam dzisiaj spotkanie tutaj. Chciałam podziękować w imieniu wszystkich obecnych członków i sympatyków Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia za wsparcie naszego programu Kongres dla Niepodległej. Obecnie jesteśmy w trzecim dniu bardzo intensywnego programu. A w tym roku nasz program koncentruje się wokół czterech postaci, które są patronami roku 2023, czyli Jadwiga Zalocka. Byliśmy w Muzeum w Kozłówce, wysłuchaliśmy wykładów na temat życia i dorobku Jadwigi Zalockiej. Byliśmy w Sulejówku, aby zapoznać się i pogłębić wiedzę na temat państwa Piłsudskiego. Byliśmy w muzeum pod wielkim wrażeniem nowego muzeum Józefa Piłsudskiego. Dla wielu z nas to była unikalna okazja. Nigdy byśmy nie dotarli i nie pozyskali tej wiedzy, jak wspaniale rozwijały się polskie muzea w ostatnim okresie. Także jakie wspaniałe zbiory zostały zawarte w tym muzeum. Także jest to naprawdę unikalna możliwość i my to poniesiemy w świat, tą wiedzę. Podzielimy się z tym doświadczeniem, naszymi rodakami na całym świecie. W tym miejscu chciałam podzielić się taką radosną informacją, że w naszym gronie dzisiaj tutaj mamy przedstawicieli z pięciu kontynentów świata.
Państwo wszyscy zauważyliśmy, że ramy czasowe naszego spotkania nie zawsze przesunęły, ale to nic nie szkodzi. Realizujemy wszystkie punkty zaplanowane w programie naszego spotkania. W tej chwili mam przyjemność poprosić pana Jana Wodowskiego, dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, o poprowadzenie tej części naszego spotkania. Zapraszam. Szanowny Panie Prezesie, Panie Prezesie Rady Ministrów, chciałbym podziękować Panu Administracji Rządowej za wieloletnią Pana służbę na rzecz niepodległej Rzeczypospolitej. Zapraszamy do Pana zdjęcia. To może się odsuną wszyscy, bo będzie lepiej zrobić z daleka zdjęcie. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Na tym kończymy ceremonię wręczenia odznak. Dziękuję Panie Ministrze, gratulujemy wyznaczonym. Prosimy o zajęcie miejsc. Pracuję w Brazylii 44 lata i Polonia brazylijska jest
za każdym razem trzeba dwa dni fascynuje. W tej chwili przygotowujemy z koszulem honorowym w stanie wygrany do szur wspólną książkę poświęconą emigrantom polskim i ich potomkiniom i wkładzie dla rozwoju stanu Rio Grande do Sul. A mamy się czym szczycić. Dziękuję bardzo serdecznie. Niech żyje Polska. Także, aby tworzyli silne propolskie lobby. Chcemy, aby w tych krajach, gdzie Polaków jest dużo, a mogą oni głosować w krajach, w których żyją, miejscowi rządzący liczyli się z ich głosem, ich opinią, z grupą Polaków jako wyborców. Prosimy także, aby Polacy nie zapominali o tym, aby polskość nie skończyła się na nich, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi, wnukami po polsku, aby korzystali z bogatej sieci polskiego szkolnictwa za granicą, z polskiego duszpasterstwa. To jest niezwykle istotne, żeby nawet urodzeni za granicą w polskich rodzinach czuli się Polakami, byli dumni z Polski i mówili po polsku. Super, mamy to. Bardzo dziękuję, panie ministrze.